Kto dał się poznać kibicom z najlepszej strony? Kto strzela gole jak na zawołanie, a bez kogo trudno już dziś sobie wyobrazić grę w defensywie? Przed Wami transferowe hity rundy jesiennej. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki. Za nami 1/3 sezonu. To doskonały moment, by przyjrzeć się nowym zawodnikom, a właściwie docenić tych, którzy się wyróżnili. Zaczynamy od tego, o którym z pewnością było najgłośniej tej jesieni. Wielki powrót do Ekstraklasy po 13 latach spędzonych we Włoszech i Francji. W ojczyźnie znów gra były reprezentant Polski Kamil Glik. Z uczestnikiem Mundialu i ćwierćfinalistą Euro kontrakt podpisała Krakowia. Gadaliśmy się bez problemu. To jest fajny duży klub z fajnymi kibicami. Przygoda Glika z Krakowią nie zaczęła się najlepiej, bo po sympatycznym powitaniu z kumplem z kadry, Kamilem Grosickim, Pogoń wbiła pasom aż 5 goli. Ale sytuacja się normalizuje, a Glik zdobył już nawet bramkę, chociaż też w przegranym starciu z Jagiellonią. W zespole Mistrza Polski, czyli w Rakowie Częstochowa, transferem numer 1 przed sezonem była zmiana trenera. Twórca sukcesów Marek Papszun odszedł, zastąpił go jego asystent Dawid Szwarga i pod jego wodzą zobaczyliśmy kilka nowych postaci, niektóre doskonale znamy. Łukasz Zwoliński przez lata strzelał gole w barwach Pogoni Szczecin, ostatnio w Lechii Gdańsk. Fenomenalne wejście do drużyny miał pozyskany z Miedzi Legnica zaledwie 18-letni Dawid Drachal. W szalonym meczu z Ruchem zanotował hat-trick i to już w pierwszej połowie. Pamiątkowe selfie na pewno się przyda. 3 tytuły mistrza Węgier z rzędu zgromadził Adnan Kovacevic, bośniacki obrońca przed wyjazdem do Budapesztu grał w Koronie Kielce, teraz wzmocnił defensywę Rakowa. Ofensywę wzmocnił natomiast John Nieboach, który w poprzednim sezonie na spółkę z Erikiem Exposito utrzymali Śląsk Wrocław w Ekstraklasie. Jego pozyskanie to pomysł na zastąpienie kontuzjowanego Iwiego Lopeza. Na razie wychodzi całkiem nieźle. Lata gry na poziomie Bundesligi i drugiej Bundesligi ostatnio w HSV ma na koncie Sonny Kittel. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec ma też polskie obywatelstwo. To najgłośniejszy transfer Rakowa. Pierwszego gola w Ekstraklasie już strzelił, ale zdecydowanie czekamy na więcej. Wicemistrz Polski i drugi z naszych pucharowiczów, czyli Legia Warszawa, przede wszystkim zatrzymał przy Łazienkowskiej swojego lidera i kapitana, Josue, ale wzmocnienia też się pojawiły. Z Rakowa do Legii przyszedł rozdający takie asysty Patryk Kun. Król strzelców poprzedniego sezonu w barwach Jagiellonii Białystok, Hiszpan Marc Gual, ze stolicą zaprzyjaźnił się bardzo szybko, nie tylko na boisku. Zresztą podobnie jak występujący ostatnio na wypożyczeniu w Racingu Santander Jurgen Elitim. I tak Kolumbijczyk imię ma nieprzypadkowe, dostał je na cześć Jurgena Klinsmana. Przenosimy się na Bułgarską. W Poznaniu, w Lechu wzmacniali głównie defensywę. Bramki strzeże coraz częściej chwalony za poprzedni sezon Bartosz Mrozek, który wrócił do kolejorza z wypożyczenia ze Stali Mielec. Przed sobą ma sporo nowych nazwisk, Elias Anderson, Micha Blażyk czy Filip Dagerstal. Natomiast reprezentant Bośni i Hercegowiny Dino Hotic miał bardzo dobre rozpoczęcie sezonu i w Poznaniu wciąż liczą, że będzie tym, który doskonale wpasuje się w ofensywne poczynania kolejorza. W Szczecinie Fredrik Ulvestad potrzebował kilku meczów, aby się rozkręcić i pokazać pełnię umiejętności. Teraz dla Pogoni i strzela gole, i notuje kolejne asysty. Jego współpraca z Kamilem Grosickim układa się idealnie, a do wykańczania akcji mają przecież jeszcze Eftimisa Koulourisa, który w karierze zdobył tytuł króla strzelców Ligi Greckiej i miał mocne wejście do francuskiej Ligue 1, ale też nieco słabszy czas w Austrii oraz Turcji. W Szczecinie trafił na znakomite warunki do zdobywania bramek. A szczecińskiej bramki broni Valentin Kożukaru. Na razie Rumun jest wypożyczony, ale trzeba przyznać, że bardzo szybko przekonał do siebie kibiców Pogoni. Tego się nikt nie spodziewał. Po tym jak Śląsk Wrocław ledwo utrzymał się w Ekstraklasie w poprzednim sezonie, w tym ekipa trenera Jacka Magiery wygrywa mecz za meczem. I co prawda kluczowym piłkarzem wrocławian jest Erik Exposito, ale całkiem niezłym wsparciem okazuje się Burak İnce. Turecki pomocnik ma zaledwie 19 lat, a za sobą już występy w ojczystej lidze, zainteresowanie skautów Bayernu, Manchesteru City i Leicester, a także ostatni sezon spędzony w Arminii Bielefeld. Drugim obok Śląska pozytywnym zaskoczeniem tej jesieni jest Jagiellonia Białystok. I tu gole strzela pochodzący z Angolii, wychowany we Francji, a grający głównie w Szwajcarii Afimiko Pululu. Na koncie ma już 5 bramek, a zanosi się, że to dopiero początek.
Zresztą obok jest m.in. José Naranjo, wychowanek Recreativo Huelva, grał w Villarrealu czy Henk. Najwięcej czasu w karierze spędził w Segunda División i on i Pululu znacznie przyczynili się do tego, że Jaga strzeliła aż 23 gole w 10 meczach. Jeśli jesteśmy przy strzelaniu goli, to takie dla Radomiaka Radom zdobywa Pedro Henrique. Brazylijczyk świetnie też gra głową i do siatki rywali trafił już 7-krotnie. Henrique w poprzednim sezonie z Farense awansował do portugalskiej ekstraklasy, ale zdecydował się karierę kontynuować w polskiej ekstraklasie. W Radomiu szybko polubili jego charakterystyczną cieszynkę. Ofensywę Radomiaka napędza też wychowanek Benfiki Lizbona Edi Semedo i doskonale znany nam Rafał Wolski, który w poprzednim sezonie spadł z ekstraklasy z Wisłą Płock. Jest też pozyskany z Warty Poznań Jan Grzesik. Najlepszy zawodnik pierwszoligowego Górnika Łęczna, Serhii Krykun, podpisał przed rozpoczęciem sezonu kontrakt z Piastem Gliwice. 2 gole z Widzewem i trafienie w starciu z Legią potwierdzają, że to jak do tej pory całkiem niezła decyzja. Zresztą kolejna w karierze Ukraińca, który przecież przyjechał do Polski na studia, a karierę piłkarską zaczynał od czwartej ligi. W Zabrzu wyniki na razie nie takie, na jakie wszyscy liczyli. Górnik strzela mało goli. Najskuteczniejszy z 2 trafieniami jest pozyskany z Rakowa Sebastian Musioli, który jednak od dziecka jest kibicem Górnika. Ściągnięty z Żyliny Adrian Kapralik miał efektowny początek sezonu, a Szymon Czysz, czyli kolejny były piłkarz Rakowa, efektowny koniec meczu ze Śląskiem, kiedy w ostatniej akcji uratował remis. Zdecydowanie jednak trener Jan Urban ma tu jeszcze dużo pracy do wykonania ze swoimi piłkarzami. Gol i asysta, tak jak dotąd w Warcie Poznań, dał się zauważyć były reprezentant chorwackich młodzieżówek. To napastnik Dario Wisinger. A takie bramki dla Pogoni Szczecin zdobywał jej wieloletni kapitan Damian Dąbrowski. W barwach Zagłębia Lubin do siatki jeszcze nie trafił, ale trudno wyobrazić sobie linię pomocy miedziowych bez niego. Specjalistą od strzelania goli w końcówkach stał się natomiast w drużynie Waldemara Fornalika mistrz Polski z Rakowem Mateusz Wdowiak. 2 trafienia do tej pory, oba tuż przed ostatnim gwizdkiem. Rajd Łukasza Gerszensteina w wygranym meczu z Radomiakiem zapamiętają na długo wszyscy kibice Stali Mielec. 19-latek przyszedł ze Śląska Wrocław i od razu wskoczył do podstawowego składu ekipy z województwa podkarpackiego. Dużym wzmocnieniem okazał się dla Stali też Iliasz Kurin. Białorusin, który 2 sezony temu nie przebił się w Rakowie, teraz ma już na koncie 3 bramki. I przypomnijmy, Szkurin odmówił gry w reprezentacji Białorusi, dopóki krajem rządzi Aleksandr Łukaszenka. W Mielcu jest jeszcze zmiennik Szkurina, 20-letni Fin z japońskimi korzeniami Kaimeri Luoto, który w wolnych chwilach od biegania po boisku nagrywa vlogi. Morning everybody! Mimo dopiero 20 lat, Xavier Dziekoński ma już na koncie występy w Ekstraklasie w bramce Jagiellonii, ławkę rezerwowych w Rakowie, a teraz ponownie pewne miejsce w bramce Korony Kielce, która co prawda w tabeli jest nisko, ale bramek traci niewiele. Za ich zdobywanie odpowiedzialni są za to m.in. belgijski pomocnik, który karierę zaczynał w Standardzie Liège, Martin Remagle, czy Adrian Dalmau, który futbolu uczył się w Realu Madryt i Rayo Vallecano, a przez kilka sezonów grał też w Holandii. Powrót Filipa Starzyńskiego do Ruchu Chorzów był najgłośniejszym transferem niebieskich przed powrotem do Ekstraklasy. Ale warto też zwrócić uwagę na Tomasza Podstawskiego. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii kiedyś grał już w Pogoni, wrócił do ojczyzny swojego ojca i pierwszą próbkę umiejętności już dał. W Puszczy Niepołomice specjalistą od wykonywania rzutów karnych stał się obrońca Artur Kracion. W defensywie Beniaminkowi nie idzie najlepiej, ale 2 zdobyte bramki w jednym sezonie to Kracionowi przydarzyło się do tej pory tylko raz w karierze. A przecież reprezentant Mołdawii ten wynik może jeszcze poprawić. Wędrujemy do Łodzi, w ten sposób z kibicami Widzewa przywitał się Fran Alvarez, ale fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Wychowanek w Villarrealu, a ostatnio zawodnik Albacete leczy kontuzję. Coraz większą rolę odgrywa natomiast Imad Rondić. W ŁKS-ie natomiast ten gol Engela Hotiego zrobił niesamowite wrażenie i tuż przed końcem zapewnił niespodziewane zwycięstwo z Pogonią Szczecin. Może mniej spektakularna, ale również zdobyta tuż przed ostatnim gwizdkiem była bramka Artemiusa Tudiskinasa i też dała wygraną. Problem w tym, że nowi piłkarze, bo są też Kajtejan czy znany już z wcześniejszych występów w ŁKS-ie Dani Ramirez, podobnie jak ci, którzy byli tu już wcześniej, mają tylko przebłyski.
a łódzki klub sportowy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Który transfer na Was zrobił największe wrażenie? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.